No był tam wisielec, był. Gdzie to teraz, jak tam się szło? Ale to bym musiał zapierdalać teraz od nowa. Na te dachy. Był, był. Ale chuj wie, czy to się... No, ale pójdziemy w sumie, bo ja tam nawet nie poszedłem dalej, tylko od razu wszedłem do tej klatki. Kilka tuż. Zapominam, że jego się nie wytrąca z równowagi. Z jakiegoś powodu. Też czasami się wytrąca, czasami. Przy okazji trochę dusz. To wystarczy, że do ogniska pójdę. A to jest tu zaraz gdzieś. Nie, pójdę do... Nie. A, dobra. Nie. Kurwa, druga jaszczurka? Nie, to jest ta, co ją zrobiłem. To jest ta, co ją zrobiłem. Gdzieś powinno być jeszcze trochę nieumarłego, a nie wiem, może mam, kurde. No to mam to. Gdzieś. Kurwa, ale nie sprzedałem czy coś. Ja to brałem na tej wysepce na pewno. To? No, no, czyli kości. Dobra, to się ulepszy. Jeszcze lepsze ognisko. Średniawka jakiś, kurwa. No nie wierzę. Tak. Tu mam pogadać co, ze złodziejem? Sorry, jeszcze z kimś tam, tak? Dodam sobie ten jeden punkt. Polepszymy sobie ten. A jak to się robi? Spal.
Dobra, flaszkę mamy. A z typkiem przy stronie już przegadałem. Patrz, nic nie założę. Może jakiś pierścień na ten udźwig też się trafi, to jest nasze zbawienie. Well, hasn't it been some time? I'm Leonard, the Ringfinger. Remember me? I slipped you those red eyes some time ago. You're making quite an effort of it, so I thought you might like to know. If you yearn for a proper red-eye orb, one that is uncracked, then kill the Dark Wraith, survivor of the land swallowed by darkness. He has been a prisoner for many ages in the deepest cell in all Lothric. Okay. I can see it in your eyes. If you didn't invade, didn't pillage, whatever would you do? If you fancy a proper red-eye orb, one uncracked, untainted, then he has been a prisoner for many ages. I can see it in your eyes. If you didn't invade, didn't pillage, whatever would you do? No, chyba wiem. To co teraz tam iść jeszcze tego typa na jego sztab? A, o dom zapomniałem. She was already dead. Zwinięcie w kłębek. Heavens. I tyle. Heavens. A nie, to nie tu? Tu chyba, nie? Widzicie, że ma być zamknięty w wieży. Na samym dole gdzieś. Jednego bossa dzisiaj zrobiliśmy. Nie zdążyłem. Niestety nie jestem szybszy od niego, tak jak bym chciał.
Hej ty. O, udało się mnie zmienić, brawo. O, udało ci się mnie zabić, brawo. Kaj wydawał się łatwy, dopóki mnie nie złapał jakimś kurwa super ciosem, nie zabił. Zaczęło się picie czekać. Może tak być. Picie must have. Pozostałość po rycerzach. To jest ruin nowego lądu. Pozostałość. Ej, nie fair. Czerwona kula oka. Zbroja ciemności. Zbroja ciemności. Zbroja upiorów mroku, cieni ludu niewielkiego państwa, dawno temu puchniętego przez mrok. Sprawia wrażenie, jakby miała się zaraz rozpaść w pył. Upiory mroku to najstarszy z najstów czerwonego oka, według pogłosek służący jednemu z pierwotnych węży. A to można zaatakować inny świat. Czerwona kula oka pochodzi z maleńkiej krainy, którą dawno temu pochłonął mrok. Niektórzy wykorzystują ją do innych celów, by wkroczyć na tę ścieżkę po tesie Rosalii w katedrze głębin. O, no to zebrać cały secik, żeby mieć to spoko, nie? Pomysł. A no to git, to tak to mogę, tak mogę tu walczyć. Bardziej się obawiam tego typka tam, co na trzy hity mnie mają na dole.
Chyba tu. Nie, tu chyba. A no, ten wisielec, zapomniałem po nim. Czyli trzeba się cofnąć, to tak naprawdę nie tu. Chyba. No może i tak. No i śmieci to, a po co mi to? Jaki damage w ogóle zdają jakieś kurwa strzałki zjebane. Ja wiem, że ja nie mam nic na sobie praktycznie, ale wciąż. Dobra, spadnie się tam, gdzie był rycerz. Zresztą ja chyba też skoczę tu. Nic więcej tu nie ma. Może nie dednę. Wysoko trochę, nie? Chyba trochę za wysoko. Przecież nie wiem, czy w ogóle dam radę teraz się stąd wydostać. W sumie. A, tu można. No, wyobraź sobie taki komunikat. Bierzesz, grasz se normalnie, leży broń, podchodzisz i zamiast nazwy tej broni napisane cena, tak czy nie, i od razu masz połączenie z PayPalem, czy tam kartę musisz wpisać, czy chcesz zapisać dane karty do późniejszych transakcji. Tak, no to spoko. Wyleczymy się.
Dobra, lecimy, nie? Nie ma co siedzieć tu, kurde. W ogóle powinni abonament wprowadzić na granie w tą grę, wiesz co, nie? No to musisz płacić miesięcznie 20 euro, a nie, że raz kupujesz i kurde. To w ogóle by było dobre. Może ja nie powinienem dawać takich pomysłów, bo jeszcze wejdą w życie gdzieś. Chociaż wątpię z drugiej strony przecież, żebym był pierwszy, który na to wpadł. Weź se spadnij tam, najlepiej. O, jak mnie złapała! Ale nie no, bez jaj, że mnie zabija od razu. Jak mi się udało, kurwa. Czekaj. No i muszę się cofnąć, wyleczyć, bo przecież będę walczył z tym skurwielem, nie? Ja pierdolę. W sumie to mam 5, może jak nie użyję jednego, ani jednego. Buława. Wątpię, że nie użyła ani jednego, jak mam tutaj typu w tylu. Ty, on tam dalej jest. A to on ring ma? No nie. On tam dalej jest przy wejściu. Żeby to był pierwszy na udźwig, to byłbym w niebo wzięty. Dobra, chuj, spróbujemy tak go najebać. No. Pierścień z ognistym kamieniem. Zwiększa absorpcję obrażeń do ognia. Może kiedyś się przyda. No cóż, musimy tam iść, więc... Wish me luck.
No masz to pierdolnięcie. Szybkie. Jak trafił, jebany. Chuj ci w dupę. Domy moja dusza. Taka kurwa brygada zjebana. To może sobie pójdą. Po prostu. Niech zdążą sobie pójść. Napierdala szybko i mocno ten mobek, więc trzeba mu przyznać, że chujowy to on nie jest. Ale może ogniem go pocisnę jakąś bombą czy czymś. Zaraz spróbujemy też. Najlepiej to chyba elektryczność by na niego zadziałała, skoro jest... Chociaż z drugiej strony ogień, on jest mroźny, więc ogień mógłby go roztopić. Nie wiem. Pewnie się spróbuję. Jak będzie szło strasznie źle, to na pewno się spróbuję w pewnym momencie, nie? Tamten spadł, ale bomba. Droga wolna. Znaczy no wiadomo, nie? To też wszystko jest na jakimś schemacie oparte. Nie da się ukryć, że trudność tego akurat gościa polega na tym, że go nie znasz i on jest, uderza szybko i mocno. No i po prostu... Nie, dopóki go nie poznasz, to będziesz dostawał w pierdol, nie? Żeby wiedzieć, jak go unikać, jak z nim walczyć. O kurwa. Zapomniałem, że windy zostają na miejscu. Ten mógłby ze mną tu zejść na dół, mi pomóc. Trochę. Zostawię sobie windę teraz na górę, wyślę ją od razu. Bo pewnie jeszcze będę wracał. Tam co? Czeluść. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.